Na horyzoncie kupę sprzętu rolniczego, szczególnie związanego z wykopkami. Kombajny i inne siewniki jakieś. Witam z trasy wśród pól, łąk, lasów, nie wiem czego tam jeszcze. Dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. Proszę zobaczyć, co się dzieje w polu. Już nie ma nic, nawet ziemniaków. To już jest polecie. 23 dzień września. Już nie tylko lato hydrologiczne, astronomiczne, kalendarzowe, wszystkie lata się pokończyły, zaczęła się prawdziwa, pełnowymiarowa jesień. Jesień, która już nas zaprowadzi prosto do zimy. Ale zanim zima nastąpi, to jeszcze troszeczkę tego słońca, może trochę jeszcze jakichś wypraw, może nawet, jeśli pogoda pozwoli, jakaś deszczowa, słotna przyjdzie, to może nawet i jakiś borowiki będą, bo jak na razie susza u nas tutaj na wybrzeżu straszna. Suchutko, cieplutko, cały czas mamy upalne, słoneczne, wielkie lato. Nawet widzę na horyzoncie kombajn, coś tam kosi, jakiś klas CL AAS. Musiałbym wziąć drugą kamerę i połączyć z dwóch kamer obraz, żeby pokazać wszystkie maszyny. Bo one naprawdę niektóre są tak daleko, że ta kamera ich w ogóle nie widzi. Tam gdzieś pod lasem hen. Jakiś wrześniowy, jesienny kombajn się pojawił. Pewnie łubin, albo może grykę. Coś tam jeszcze do kasza. Nie będę tam jechał tak daleko. No to naprawdę daleko ten kombajn tam kosi. Na pewno to jest klasa AS. Najwyższa klasa. No wiadomo, że As to jest najwyższa karta w grze, na przykład w 1000. No to jak klasa As, no to jest klasa As. No bo jeszcze mogłaby być klasa na przykład Walet, a najgorsza by była klasa 9, czyli klasa 9 w tym przypadku. Chociaż nie, 9? Tak, najsłabsza jest niestety. Klasa 10 w 1000, no to jest po Asie, no to jakoś tak dziwnie by było, trzeba było chyba i wziąć klasyfikację z pokera. Tą klas as. Pięknie pola uprawione. Wszystko jest już przygotowane pod siew. Ta ziemia jest jak piach na plaży w środku lata. Wszystko suche, wysuszone, zero wilgoci. Aby taka pogoda się utrzymała do zimy, do mrozów, no to te oziminy w ogóle by nie wzeszły i by było po oziminach. To by był ewenement. Temperatura powyżej 25 stopni, upalnie, pięknie. Chciałoby powiedzieć, że lato trwa, ale już nie ma lata. Wakacji już też nie ma, jest prawdziwa jesień. Tylko jeszcze ze smakiem lata. Jadę przez wieś i tak jak kiedyś mówiłem, że można przejechać całą wieś, dosłownie całą wieś, i nie spotkać ani jednej osoby. To są nowoczesne wioski, w których nie ma ludzi. Gdybym jechał na przykład sobie jakimś takim niedzielnym popołudniem, to nawet bym samochodów nie spotkał. Bo nie jeżdżą. Teraz w środku tygodnia one gdzieś się mogą pojawić. Ale jak na razie nie ma nic. Ktoś powie, nie ma ludzi, przecież ja jadę. No ale ja tu jestem tylko obserwatorem. No, jedzie pierwszy samochód. Rejestracja KK. Co to za rejestracja KK? KTT to bym wiedział, ale KK. Gdzieś pewnie krakowskie rejony. Piękne nowe domy.
naprawdę tych nowych domów w Polsce powstało zatrzęsienie. Gdzie się nie spojrzy, wszędzie nowoczesne budynki z piękną białą elewacją. Ludziom się zawsze śnił mały biały domek, dlatego te domki są białe. No jest też stara część wsi, gdzie są stare poniemieckie chałupy, gdzie są jakieś jeszcze pozostałości, ewentualnie jakieś jeszcze malutkie gospodarstwa rolne, bo te wielkie raczej w środku wsi nie, by nie miały gdzie się pomieścić. Są gdzieś na obrzeżach. Piękna droga z Polbruku i Izdbruk. Nie wiem, to wpadł na pomysł zrobienia progu zwalniającego w samym dołku. Można się przewrócić. Miasto Prypeć. Tak mniej więcej wygląda. Bezludne. Kompletnie nikogo nie ma. Ani jednego człowieka, ani jednego dziecka, które by gdzieś tu szło się gdzieś bawić, może spotkać z jakimiś przyjaciółmi. Kompletnie nic. Wieś wyjałowiona z ludzi. Z życia wręcz. Ja tak sobie jeżdżę przez te wioski i nieraz jestem naprawdę przerażony. Gdzie są ludzie? Gdzieś zaszyci w domach. Co oni tam robią? Może telewizję oglądają? Może co? Oj, na podwórkach pusto. A pogoda sprzyja. Przecież jest piękne. Piękne słońce, popołudniowe, przepiękne. Domy szachulcowe, to znaczy tutaj akurat stodoły, to już wszystko wyłączone z użytkowania. Wszystko czeka tylko na to, żeby czas spowodował, że się to zawali, bo to są budynki, wszystkie te budynki zazwyczaj są w rejestrze zabytków. Nie można sobie przyjść i sobie go rozburzyć, a w ogóle jeszcze z tym burzeniem starych domów, to nawet jeśli ktoś by chciał coś rozburzyć, no to niestety trzeba mieć jeszcze zgodę na to, firmę, dokumentację rozbiórkową. Tu gdzieś wśród pól jest jakiś płot, a za płotem rosną maliny, ale maliny są tak inwazyjną rośliną, to jest jak chwast, już kiedyś wspominałem, że one nie utrzymają się tylko tam u właściciela, pójdą za płot, w obce tereny. I tutaj pokażę, jak pięknie maliny, które tam rosły, się wyprowadziły gdzieś na jakąś łąkę i można sobie poskubać. Truskawki tak nie zrobią, bo truskawki muszą być pielęgnowane. Maliny, jak widać, nie muszą. Piękne maliny. Naprawdę piękne. Tam za płotem są piękniejsze, bo są trochę może niepielęgnowane, lepsza ziemia. No ale tu za płotem sobie też rosną. No, całe liście nikt nie zbiera, gniją. Jutrzejszy deszcz je wszystkie załatwi. Maliny trzeba co dwa dni zbierać, no co trzy najpóźniej. Zależy jaka pora. Zawsze sobie lubię poskubać maliny. Zawsze jakieś uatrakcyjnienie diety. Świeża malina w dzikich terenach. Ona nie jest tak aromatyczna, tak smaczna jak ta malina wiosenna, która zaraz po truskawkach jest, ale te maliny za to nie mają robaków, tak jak tamte potrafią mieć. Tamte trzeba pryskać na robaki, bo będą robaki, a tych nie trzeba, przy tych nie trzeba kompletnie nic robić w zasadzie. Aż grubo tych malin. Aż grubo. Niektóre już są przejrzałe. I tu nikt nie zbiera. Może ktoś zbierał, bo trochę trawa wygnieciona, ale już nie zbiera. A ja na rower jadę dalej. Zobaczymy, co tam w polach słychać. Tu jakieś ugory wszędzie. Nieużytki. Gdyby w tej trudnej sytuacji, jaka planuje w tej chwili w rolnictwie, gdzie rolnicy ślizgają się na zerze albo na minusie, już są, no to gdyby jeszcze zabrać wszelkie dopłaty, dofinansowania,
tak jak to było w latach 90. kiedy nie było, no to byśmy tak takie mieli krajobrazy jak tutaj, czyli rośnie nieużytek i te pola popegeerowskie potrafiły nawet lasami zarosnąć, krzakami, nie tylko popegeerowskie, nawet rolników indywidualnych, gdyż nie opłacało się inwestować w ziemię nawet przy najlepszych wydajnościach, ale to im za wydajnością idzie nakład pieniężny, czyli jak nic nie zrobił, to nic nie wyrosło, się nie opłacało. Jak wszystkie o wszystko zadbał, no to wpakował kupę pieniędzy, mało zarobił, też nic nie zostało. Tylko jeszcze jest taka jedna różnica, że w tamtych czasach, 30 lat temu, kiedy to wszystko tak się nie opłacało, było jeszcze bardzo dużo drobnych rolników. Oni aż tak bardzo nie kalkulowali opłacalności, by było bardzo dużo chłoporobotników, gdyż ciężko było na przykład wykalkulować dochody na przykład z krowy czy stuczników, które były, jakby nie było, żywicielami rodziny. No i droga się skończyła. Niestety. Tak sobie jechałem i się dojechałem. Tu droga jest nieużywana. Tu rolnik ma pole, tu ma rolnik pole, ale nikt nie chce wytyczyć sobie drogi. Żniwa, owszem, jest tutaj droga, ścieżka technologiczna, ale teraz po talerzówce będę musiał iść po pole. Tu jest chyba jakaś uprawa bezorkowa. Po głęboszu są ślady, trochę zasypane. Takie pazury, ścieżki. Na pewno to jest bezorkowa. Bardzo kiepsko się po tym idzie, ale jakoś muszę przebrnąć. Ale wracając do tej sytuacji odnośnie tych krów, odnośnie tych świń czy kur. No ktoś, kto tam miał kilka hektarów ziemi w latach 90. jakaś spuścizna poststalinowska, no to jeżeli dochodziło do sytuacji, że nie było opłacalności w produkcji rolnej, typu sprzedaż zbóż, sprzedaż nawet i żywca, no to zawsze trzeba było jeszcze wiedzieć, że ktoś, mając tak małe gospodarstwa, tylko gospodarstw było w Polsce miliony, zawsze to gospodarstwo było żywicielem rodziny, a tego w żaden sposób się nie dało w zasadzie przeliczyć na opłacalność jakąś tam, bo było własne mleko, własne jakieś tam mięso i tak dalej, które trzeba było kupić, a to też kosztowało. No to jakoś to się kulało, ale w obecnej sytuacji, kiedy są rolnicy wielkoobszarowi, bardzo dużo, i zacznie się nie kalkulować, no to on leży po prostu, jest bankrutem. To jest zupełnie inna sprawa. Co innego jest mieć hektarów 5 czy 10, a co innego mieć ich 100 albo 500. W latach 90. mało, a już na początku lat 90. nikt nie miał setek hektarów ziemi, bo to było niemożliwe, żeby wtedy tyle mieć. Pięknie posiane pola, pagórkowate pole pomorskie. Kruki patrzą, co się dzieje. Posiane, nie ma już kłosów, nie mają co jeść, bo te ziarno zaprawione to pewnie im poszkodzi. Mamy kolejny kawałek ziemi ugorowany. Proszę zobaczyć, ile jest hektarów obsianych jeszcze mimo nieopłacalnej produkcji. Zawsze rolnicy mają nadzieję, że skoro ten rok był kiepski, to może przyszły da jakiś dochód. Produkcja zbożowa w Polsce jest kompletnie nieopłacalna. O tym się nie mówi zbyt głośno. Rolnicy starają się jakoś z tego wybrnąć, bo przy obecnych cenach, kosztach produkcji, kiedy ten hektar ziemi trzeba zainwestować blisko 5000 zł, no to jeżeli mamy pszenżyto, nie wiem tam ono ile dzisiaj dokładnie kosztuje, ale niech 600 zł,
No jeśli zbierzemy tego przężyta 8 ton, 6 razy 8 mamy 48. Jeżeli mamy pszenicę, to w tą pszenicę trzeba jeszcze więcej zainwestować. Jakiś tam może ułamek dochodu z tego zostanie, ale to jest wszystko naprawdę ślizga się na zewnątrz. Ziemniaki, potężny areał. Jeżeli ziemniaki też przestały się w Polsce opłacać, no chyba że produkcja sadzeniaka, ziemniaka, czyli się on, go się zasusza w dosyć szybkim stadium, żeby był bardzo mały orzeszek, żeby orzeszki były, nie ziemniaki. I wtedy eksport tych ziemniaków na inne kontynenty się opłaca. Są z tego jakieś pieniądze, ale to jest bardzo specyficzny rodzaj uprawy. No i myślę, że jednego roku może przynieść jakiś dochód, a przyszłego roku już niestety nie. Nareszcie jakaś droga wśród pól, bo do tej pory utknąłem w jakimś polu, musiałem iść na piechotę. Ale to wszystko wynika z tego, że jest komasacja nieustanna tych gruntów. No jeżeli mamy drogę wśród własnego pola, no to po co po niej jeździć? Jak mogę, od razu wjeżdżam w pole i ta droga później z biegiem lat zarasta. W końcu rosną jakieś krzewy, aż w końcu drzewa i drogi nie ma. Tutaj jeszcze ktoś dojeżdża. Tu droga jest, na szczęście. Jest piękna, słoneczna pogoda, ale to jest trochę ryzyko się zapuszczać wieczorem gdzieś dalej, bo to już nie jest to, co było w czerwcu, co nie było w lipcu, że godzina, tak jak teraz, nie wiem tam, która jest dokładnie, ale myślę, że jeszcze gdzieś przed szóstą jest. No to 18 godzina, powiedzmy pod koniec czerwca, no to jeszcze mieliśmy spokojnie 4 godziny widna. A teraz momentalnie po godzinie 19 zaraz słońce się chowa i się robi zaraz ciemno. Nie ma już tych białych nocy. Ciemno i chłodno przy okazji jeszcze do tego. Dlatego teraz na rowerze to najlepiej było sobie rano wyjechać, tak gdzieś koło godziny 10. Dlatego jak ja o tej porze na grzyby zazwyczaj jeździłem, no to sobie jeździłem po południu na grzyby i zaraz była noc. Było nocne zbieranie borowików, mimo że to było jeszcze wcześniej, godzina 17, godzina, a już była zupełna ciemnica. Tak jak w październiku, czy już później w listopadzie, jak godzinę przestawili. Jeszcze trochę pobuczą te ciągniki gdzieniegdzie na tych polach, posieją co mają posiać, te zimniny. No i się zrobi wielki czas ciszy na polach, czas urlopów rolniczych trwających aż do marca, tak myślę. A jeżeli będzie śnieżna zima, to nawet te 4 miesiące w ogóle nikt nie wyjedzie na pole. Rolnicy będą mogli wtedy naprawdę, ci co są tylko producentami zbożowymi, ma się rozumieć, udać się na zasłużony wypoczynek, pojechać gdzieś, czy do rodziny gdzieś, czy gdzieś pojechać sobie na przykład na jakieś ciepłe kraje, tak jak to niektórzy piszą, na urlop na 3 tygodnie, 4 nawet. Ktoś ma większą fantazję, bo tutaj się nic nie będzie działo. No a ktoś, kto ma zwierzęta, powiedzmy się zajmuje produkcją mleka przede wszystkim, czy nawet ma jakieś inne zwierzęta, jakieś kury, czyli drobiarze, no to niestety, jeśli mają konieczność jako właściciele być przy tych zwierzętach, no to nigdzie nie pojadą. Chociaż ci najwięksi przedsiębiorcy, nawet rolni, ta wierchuszka z tych firm wcale w tych firmach nie musi być, spokojnie może tą firmę opuścić nawet w sezonie, na miesiąc czy dwa,
udać się gdzieś tam na ryby, czy gdzie tam sobie kto chce, bo kadra kierownicza sprawnie działa nawet bez prezesów firmy. Jak ktoś ma dobrze poukładaną całą tą kadrę właśnie zarządzającą, jakąś tam powiedzmy, no to nie musi być codziennie patrzeć na wszystkim na rękę, bo są od tego inni ludzie. Ale to już mówię o bardzo dużych przedsiębiorstwach. No tym dużym przedsiębiorstwem, tak jakbyśmy sobie też, można byłoby to tak jakoś uogólnić, nazwać, jest na przykład polskie państwo, takim największym przedsiębiorstwem ogólnopolskim, można powiedzieć, bo gdyby tak cały rząd, cały dosłownie, czyli wszyscy posłowie, senatorowie, nie wiem, ministrowie udali się na, nie wiem, na ile, na pół roku, może na rok, na urlop, uchwaliliby tylko budżet, no to to państwo by jakoś tam funkcjonowało, przecież są przepisy, są, jest prawo, które funkcjonuje od lat, przecież nie trzeba go koniecznie aż tak na siłę zmieniać, modernizować. Konstytucja przecież jest uchwalona 30 lat temu i jakoś to działa. Są samorządy, są mniejsze jednostki, nie muszą akurat się tym zajmować ministrowie czy posłowie na co dzień. Spokojnie mogliby, myślę, że nawet niektórzy ministrowie to mogliby nawet na całą kadencję się udać gdzieś na urlop i ten ich resort by spokojnie działał i sobie radził. Nie no, ja tutaj tak trochę na politykę może wjechałem, ale na przykład dajmy na to taki minister edukacji, jeżeli wprowadza 4 godziny języka niemieckiego w podstawówce, no to gdyby tego nie wprowadził, no to tragedii by nie było przecież chyba w Polsce, tej zmiany. Nie podpisał tego. Po co? Po co obowiązkowo ktoś, kto się uczy 5 godzin polskiego, ma aż 4 godziny niemieckiego? I to nie ma, że do wyboru. Że może jednak ja bym wolał angielski się uczyć, czy jakiś inny język. Nie, niemiecki to jest język obowiązkowy. Tutaj mamy piękną działkę opryskaną. Widać, oprysk zadziałał. Wszędzie jest brązowo. Obylica poschła. Osty poschły. Ładne ściernisko. Wielki jakiś siewca pojechał ciągnikiem z najwyższej półki. Klasa As. No wiadomo, czas siewów. Nie wiem tam do kiedy jest ten termin agrotechniczny, ale go tam za dużo czasu nie ma. Póki jest pogoda, trzeba go wykorzystać. Bo jak przyjdą jakieś słoty albo deszcze, się w pole nie wjedzie i się nie posieje. Wtedy trzeba liczyć na oziminy. Przepraszam. Na zboża jare, na przykład na owies. Który w tym roku wysoko jest ceniony. Ale nie każdy owies lubi siać. No chyba wjechałem do jakiejś wioski. Bo są jakieś ścieżki rowerowe, chodniki, tu świerki wyschły, w ogóle wszystkie świerki schną. Jakaś choroba na nie wlazła, w lasach, wszędzie. Niedługo świerka w Polsce nie zobaczymy. Pluszaki. Kto się chce, może bawić. Plac zabaw dla dzieci, kort, ale nikt nie gra. Kolejna wieś opustoszała. Gdzieś ci ludzie są pochowani. Może nie na cmentarzu, ale w domu. W domach. Ale za to kot jest, mrucze. Poluje na myszy, na miedzy. Cała wieś bez ludzi. Caluteńka. Chyba tam ktoś coś kosił.
bezkresne pola byłych kombinatów PGR. Aż kiedyś sprawdzę w domu, ile to pole ma długości, ile szerokości. Ale jakby tam ciągnik na koniec pojechał, to by znikł. No, myślę, że to będzie jakieś 1,5 kilometra długości na pewno to pole ma, nie więcej. Chyba więcej. A szerokość? No około 150 hektarów tu jest na pewno, jak nie więcej. Słońce coraz zimniej się robi, bo słońce coraz niżej. To już nie jest lato, to już jest jesień. Czuć ten chłód. No i wjechałem do jakiejś wioski. Zaraz zobaczymy, czy tutaj spotkam jakiegoś człowieka. Na razie widziałem jednego psa. Tutaj zaraz będzie plac zabaw. No, samochód jedzie, ale plac zabaw jest opustoszały zupełnie. Nikogo nie ma. Jadę tutaj w głąb wsi. Zobaczymy, co tu słychać. No, kamienie są, śmietniki są. Coś się dzieje. Gdzieś ci ludzie kiedyś tu byli. Ja to cały czas nawiązuję oczywiście do tych Niemiec sprzed 20 lat, kiedy też tam nie było nikogo. No, pies się odezwał. Jednak jakieś życie tu kwitnie. Może ci ludzie do miast uciekli z tej wsi. Z tych wsi. W liczbie nogi należy to powiedzieć. W oddali jakiś, widzę, ludzi szykują samolot. Chyba chcą wylecieć w powietrze. No, jest bezwieczny, piękny wieczór. Idealny do latania. Królowa Anna. Chyba. Zobaczymy, jakieś wykopki są.